wszystkim, tutaj Derpix i w dzisiejszym filmie jest bardzo radosny w sumie film po długiej przerwie. Mianowicie wykluły mi się dwa patyczaki z inkubatora własnej roboty, więc się sprawdza. Jest to patyczak wykluty po dwóch i pół, no pół miesiąca, trochę mniej niż pół. No i dobra, ile one mają? Wydaje się, że tutaj, że jest bardzo duży ten, bardzo coraz duży jest patyczak, a tak naprawdę ma 1 cm. Ucieka teraz. Są one na papierze, żeby było łatwiej je widać. Słonika. I mamy 1 cm. Drugi jest trochę mniejszy, tutaj osoby siedzi. Ma mniej, ale no trochę ma mniej. Tamtym razem poza odcinkiem mierzyłem. No i to było tak, że ja sobie idę do pokoju. Rzadko zaglądam do tego inkubatora i patrzę sobie. O, dwa patyczaki się wykluły. Wiadomo, to są moje pierwsze patyczaki. Bardzo dużo szczęścia tutaj przy i emocji przy tym było. A ten inkubator sam robiłem, już wam go pokażę. No tak. W środku słoików jest woda, przekryte materami, a na dole jest papier wilgotny, parę jajek tu spadłam, to nic. I z tego, nie wiem, czy przypadkiem nie ma trzeciego, ale chyba nie ma trzeciego. Dobra. To jest to wszystko w tym odcinku. Możecie zostawić te lajka i subskrypcję na kanale. To powiedzieli moi dwojkuzni, którzy jeszcze są obok. No i no właśnie, to jest to wszystko. Zostawcie suba i lajka, tak jak kuzyni mówią. Nara. Cześć. I jeszcze jedna rzecz. To jest na razie nie trzeba im takiego dużego, tutaj jest trochę odmówiony, ponieważ wiem go z patyczaków, w tym, bo jest wieczór i wiadomo, nie będę szedł tam wieczorem, bo jeżyna, która jest daleko dosyć. No i siedzi to sobie w takim pojemniczku po farbkach umytym dokładnie z wodą w środku, więc nie usunę tam się potęście. No i ja je tu daję i ostateczny widok może będzie. Mamy w słoiku dwa patyczaki, chodzą one sobie po jeżynie. Spokojnie mają miejsce na pochodzenie wylinki, tutaj osy będą wchodzić i przechodzić wylinkę. Widzę, że ten spacerowicz znowu sobie chodzi, będzie pił chyba wodę.